cały zespół to jest machina, w której każdy trybik musi współgrać z pozostałymi. Teraz Joker. Kibice, będąc na trybunach, na wałach dla kibiców, z których można obserwować rywalizację na torze, nie widzą tego, co się dzieje w parku maszyn, w namiotach serwisowych. Cały zespół pracuje na to, co ten zawodnik na torze później osiąga. Bardzo ważną stroną rywalizacji jest przygotowanie samochodu przez cały zespół. Tomek, rozpakowujcie Forda bez kolektora, bo trzeba pojechać na BK. Jak mamy wstawiać? No to już, ale to już, ty na razie obojętnie, wstawiaj gdzie bądź. Jeżeli chodzi o skład zespołu, oczywiście w zależności od tego, jaki to jest team, czy rodzinny, czy półprofesjonalny, czy profesjonalny team, no to ta ilość członków zespołu jest różna. W zależności od budżetów, to też różne funkcje osób w takim zespole możemy spotkać. Kluczową osobą jest osoba, która zajmuje się przygotowywaniem opon. W tym roku w Mistrzostwach Polski mamy wprowadzony wzorem zawodów rangi Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, mamy wprowadzony limit opon. 8,5 trójek tam mieliśmy. I 4 łety. 12. 12. No. Jeszcze 8 znajdziesz? Mamy ograniczoną ilość nowych opon na suchą nawierzchnię i ograniczoną ilość opon na mokrą nawierzchnię. Bo tam będzie dla Ciebie 12. Dobra, okej. Okay. Bardzo ważny element w rallycrossie, gdzie felgi przyjmują duże uderzenia i duże przeciążenia. Jest to magnezowa felga, ona charakteryzuje się tym, że jest dużo lżejsza od aluminiowych i stalowych felg i dużo, dużo bardziej odporniejsza. Tu masz 4-3. To jest polo. Na pierwszą rundę sezonu możemy użyć 12 nowych opon, które muszą wystarczyć na 2 dni ścigania, to znaczy 4 biegi kwalifikacyjne, półfinały i finały, również 12 opon na mokrą nawierzchnię. W takim zespole mamy też mechaników, którzy dzielnie często te samochody do późnej nocy przygotowują. Pokaż mi, Bartek. Jest? Dobra. Dobra, powinno być ok. Nie, jestem na jedynce. No nie, no wróciła moc, jest petarda. Chłopaki zrobili super robotę w nocy. Zrobili to, co było prawie że niemożliwe. Mamy też w zespołach człowieka odpowiedzialnego za setup samochodu. Setup to znaczy ustawienie pracy amortyzatorów, całej geometrii samochodu, pracy silnika, bo te nowoczesne konstrukcje można dowolnie konfigurować w zależności od tego, jaka jest przyczepność. Maybe you have to check the diff now. Okej, okay. Chłopaki, sprawdźcie teraz dyfry, jak jest nagrzany, czy się spięły, czy nie, czy na zimnym jest inaczej, czy na ciepłym inaczej. Ile spięte dyfry są? Koordynator zespołu jest odpowiedzialny za całe przygotowanie do zawodów strony formalnej, czyli zgłoszenie zespołu, zgłoszenie zawodników. To oprócz tego taki koordynator czuwa też nad tym, co się w którym momencie dzieje. Ale to pojedziemy na tych, które mamy kwalifikacje, a chcemy na finał mieć... A jak będzie padać? To mamy łety wtedy. Żeby nie przegapić, kiedy jest nasza kolej wyjazdu na nasz wyścig, na nasz bieg, czy treningowy, czy kwalifikacyjny. Również jest odpowiedzialny za to, jak ten team jest zorganizowany w czasie wyścigu, co, kiedy się dzieje. Czasami bywają jakieś zmiany koncepcji, zmiany planów, więc też trzeba na to zareagować i odpowiednie dyspozycje wydać. Jest to członek, który jest bardzo sprawny, przede wszystkim. Manualnie. Tak, potrafi być szybki, kiedy trzeba, za szybki. Bardzo ważną funkcją jest osoba spotera. Spotter to jest taka osoba, która jest oczami zawodnika w czasie wyścigu. Spotter ma swoje miejsce, z którego obserwuje, jak przebiega rywalizacja, jaką mamy stratę lub przewagę nad konkurentami.
lub do konkurentów. Możesz jechać, jedziemy pięknie. Mamy przed wyjazdem na nasz bieg omówienie różnych scenariuszy. Teraz dobra, nie ma miejsca, ale mimo wszystko... Się pcha. Tak. Myślałem, że pod skrzydło mu tu się dam, ale przytrzymał skubany. No tam na zewnętrznej jest brudne, więc tam jest jest stanie. Co się dzieje, jeżeli wystartujemy i wygramy ten start i prowadzimy w biegu? I jak, w którym momencie na tak zwany Joker Lab zjeżdżamy? Teraz Joker. Joker Lab to jest okrążenie obowiązkowe w czasie wyścigu. Na przykład w kwalifikacjach są 4 okrążenia i wśród tych 4 okrążeń jedno musi być Joker Lapem. Jeżeli wszystko działa tak jak trzeba, wszystko jest przemyślane, zgrane, mamy sukces.